Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście CROXY. Zaczynamy sobie bitewką na dwa koła, na skrzyneczki Chase i Hydrotus. Zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie na tej bitewce. 5 takich skrzynek, 5 takich. Zobaczymy, która to już, tak powiem, się popisze bardziej, bo obie kosztują po 200 zł każda, więc no liczę tutaj na jakieś mocne bangery, chociaż póki co tylko tutaj ten SG za 740 zł, ale dawka simów, no to jest solidny tutaj banger od skrzyneczki Chase. Zaczynamy teraz ze skrzyneczkami Hydrotus. No i tutaj również po asimówce ciut gorszy stan. No to jest dalej prawie 400 zł, nie ma co narzekać. Mój oponent również 300 zł MK. Asimov z kolei 3 skrzynki do końca. UMP Blaze to kosztuje 79 zł. Pamiętam, że ono to troszkę właśnie więcej kosztowało, ale spodziewałem się czegoś więcej, tak szczerze. No i ostatnia skrzynka Hydrotus. Zobaczmy, czy tu jeszcze coś spadnie. Ojejku! Po awce Asimov. I powiem wam tak, no tutaj, no, spodziewałem się jednak trochę większego profitu, a 2800 to też czasem powiedzieć, że nie jest to zły profit. 800 zł z takiej bitwy oczywiście udało nam się zarobić. Witam bardzo serdecznie na GeForce Skins. Jak chcesz oczywiście wygrać skina, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzu, oczywiście napisz na Discord, dołącz, no i już oczywiście kod CROXY na GeForce Skins, jak oczywiście osobom pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny tutaj przycisk, kod promocyjny, no i wpiszesz kod CROXY przez 2x, 5% więcej oczywiście na stałe dostajesz do wpłaty. Możesz używać kodu do woli, jak chcesz sobie oczywiście wpłacić. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. Zobaczmy ten kontrakt. 2800 wrzucamy. Ostatnie kontrakty, no to jest taka pasca niepowodzeń trochę. No i tutaj również niestety 1000 zł na minus. Podtrzymujemy tutaj pasce. No bo od kiedy trafiłem te dwa lightetusy dzień po dniu na tych kontraktach, no to muszę to powiedzieć, że tak te kontrakty chyba stwierdził, że no chyba za dużo mu trochę oddaliśmy i tak trochę przystopowały, jeśli chodzi o te dropy dla mnie. A zobaczmy, to skrzynia Neptun. Czy ta skrzynia tu była? Szczerze, totalnie nie mam pojęcia. Aha, okej! Ta skrzynia była, tylko po prostu ma zmieniony design. Tutaj właśnie na patelce widzę, że ona inny design po prostu miała, nie? Więc spoko. O, koska, koska, 1400. Bardzo ładnie, tym bardziej, że mój przycinek Fuel Injectora tutaj sieknął za prawie 800 zł. No ale póki co, no to do kiermany wuja leci. Ostatnia skrzynia, nie wydarzy się tu już nic. No, oprócz tego oczywiście, że battle wygrana. 2400, mogło być lepiej, tak? No bo tutaj, no trochę, no tutaj parę otwarć było pustych, no trzeba to sobie powiedzieć, ale na szczęście overall zarobiliśmy, więc sprzedajemy oczywiście te skiny, które mamy i jeszcze jakąś tutaj batelkę bym zakręcił. Mamy 7800, więc ja tu liczę, że te skrzynki, które, no że tak powiem, nie zaglądam do nich zbyt często, zdecydują się właśnie w dzisiejszym odcinku coś oddać. Skrzynia Ginold, 5 sztuk takiej skrzynki, do tego dorzucamy Pevora, który no chyba się tak ostatnio nie popisał zbytnio, jak testowałem tego skrzynki. Do tego Nex i dorzućmy skrzynię może Lorios, tak ze 3 i do tego, aha, to była ta skrzynka, którą też sobie lubiłem otworzyć, tylko ona ma design zmieniony. Okej, okay, czaję, to jeszcze Mergani na koniec może, co? I taka bitwa, 3100 zł. No i zobaczmy, czy któraś z tych skrzynek jakoś się mega wybije. Póki co skrzynka Ginolda, od niej sobie zaczynamy tą battle. 100 zł, pamiętam, kosztuje jedna taka skrzynia. No póki co niestety żadne otwarcie tutaj profitu nam nie przynosi. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo przeciętnie. No tutaj 55 zł najdroższy drop póki co, biorąc pod uwagę skiny no i mojego przeciwnika. Ale tu 120 zł, jakiś FAMAS się zameldował, no ale to dalej jest, no... No to nie jest dużo, tak? No tutaj to MP9 500 zł, Hot Rod. No ale niestety dla mojego przeciwnika. Ale to nie było ze skrzynki Pevora już czasem, szczerze. Nie zauważyłem totalnie, więc muszę sobie na powtórce zobaczyć, albo musicie mi dać znać w komentarzu. Powiedziałem o konkursie na skina, powiedziałem, więc już tutaj nie chcę się przyjmować, że zapomniałem. 188. Ej, skrzynia Pevora umie sypnąć, tylko no, musi sypnąć wtedy, kiedy mojemu przeciwnikowi nie sypie, a tak się póki co nie dzieje. No 916 Twin Turbo, jest to bardzo słaby drop, to trzeba sobie powiedzieć. 229 zł, jeszcze Factory New, ten Legion Anubis, kurczę, no, mogło być tak dobrze. Ale zobaczmy, no jeszcze są drogi skrzynki przed nami. Tutaj jeszcze może się dużo zmienić. MK 400 zł, właśnie o tym mówię. Tylko, no właśnie, czy my jesteśmy w stanie do tego wrócić? Czy ta nasza strata jest aż tak duża? 300 zł, kawałek first class, bardzo ładnie. No ale tutaj kosa niestety, ale to będzie podobnie. No to jest 150 zł różnicy, więc aż takiej tragedii nie ma. Skrzynia
Lorios, no 18 do 28 groszy, no to jest, no chyba nie tego oczekiwaliśmy, ale skrzynia Mereganiego, od niej będzie tu dużo zależeć, 322 zł kałach, Litmus, o Jezus Maria, patrz to, Masterpiece, ale w ogóle tam White Lotus jest stary, nie wiedziałem, że Mereganie tutaj dorzuci White Lotusa do tej skrzynki, ale zobaczmy, bo póki co, no w poprzedniej skrzyni mój przeciwnik dostał 36 groszy stary, ja dostałem Masterpiece'a, ale teraz dostaję kosę i czy ta kosa nie pomoże mu wygrać tej bitwy? 2700 stary, ale banger, nie no, Mereganie tutaj taki banger załadował, że no ja nie mogę. A w ogóle, czekajcie, z tej skrzyni pocieszenia trafić kosę? To w sumie, nie no, dalej byłoby mi bardzo przykre, bo jednak no 3100 zł koszt tej bitwy, ale na pewno byłoby to niecodzienne dość mocno trafić kosę ze skrzynki pocieszenia. Rzucamy oczywiście te skiny, no tutaj bardzo drogie, one są 3800. Zobaczmy co dostaniemy, czy złamiemy w końcu schemat tych kontraktów, które nie chcą mi za bardzo oddać od tamtego czasu. No i właśnie, no Fire Serpent, 2400. Ja mam plan, ja zostawiam tego Fire Serpenta, nie sprzedaję go i robimy jeszcze jeden kontrakt. 3700, czy to będzie moment? 3300, dobra, ja już chyba odpuszczam, ja już w tym momencie przestałem wierzyć, stary, że kontrakty dzisiaj będą chciały mi oddać. Nie wiem, no spróbujemy na jakimś może następnym filmie, może wtedy, że tak powiem, kontrakty będą bardziej łaskawe dla mnie. Ale no właśnie, mamy jeszcze 8 koła. No czym byłby mój film, stary, bez nawet chęci spróbowania otworzenia tego bangeru, który nie jest dla mnie litościwy, tak? Skrzynia Olympus. I skrzynia Olympus leci w tym momencie na bitwę w dwóch sztukach. 8000 zł, stary. Czy jest to all-in? No tak. Czy się to opłaci? No pewnie nie. Ale mam nadzieję, że tutaj jednak ta skrzynia pokaże mi, że ona faktycznie no nie kosztuje tyle bez przypadku. Zobaczmy. Pierwsze otwarcie. Ale pusto, stary. Ale pusto. Ostatnia skrzynia. Olympus. Czy tu się co? M9 Tiger Tooth? No powiem tak. Zwróciła nam się, stary, jedna skrzynia.